Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 8 grudzień 2021. Spróbuję nagrać drugą część Göteborgu. Was 4. Minąłem Halmstad. Ostatnio się skończyło gdzieś na Halmstad. Tamten film się ukazał 11 dni temu. Pogoda była zupełnie inna. Teraz już mamy zimę. Powiedzmy, że zimę, trochę śniegu spadło. W zeszłym tygodniu było ciekawiej. Ale jeździłem nocami, wyszło nie zagrać. Dzisiaj jest dzień, może mi się uda zrobić tą drugą część. I to będzie, powiedzmy, dojazd do Göteborgu samego. Spróbuję zrobić coś w zwolnionym tempie. Ale kurczę, obróbki z tym jest mnóstwo czasu, to zajmuje zrobienie takiego czegoś. Coś tam lapsów na pewno dorzucimy. No będziemy widzieć, no może się uda coś pokazać dzisiaj. Widoczność jest dosyć dobra. Umyjemy jeszcze szybkę. Bo miałem wcześniej to zrobić. Jest lepiej. Jasne, że lepiej, jak nowa. A kurczę, policja. Jönköping, Halmstad, 45 zjazd. Czyli do Göteborgu mamy jakieś 2 godziny, niecałe 2 godziny drogi. Warunki eleganckie, 1 stopień na plusie. Na górze płaczu było tak 0 minus 1, ale wszystko przejezdne. Eleganckie drogi. Wiatrzysko jedynie jest dosyć mocne. No i tyle z gadania. Lecimy z timelapsem. Na razie tu nie ma co powiedzieć. We'll be right back.
nagrywałem dość trochę ujęć zwolnione w tempie. Zobaczymy, ile się będzie nadawać, ile się nie będzie nadawać. Teraz jedziemy przez króciutki tunel. I do Göteborgu zostało nam około godziny drogi na miejsce. Tutaj już się zaczynają takie ciekawsze widoki już. Skały, fajne górki. Lato dosyć ładnie tutaj jest. Zobaczymy, co tu wyjdzie na zimowej scenerii. Wiem, to przypad tak troskę cały czas. Pogoda cały czas w granicach 0,5 stopnia, 0, 0,5 stopnia, 1. Tak się waha, zachmurzone, 0 słońca. Dziesięć pierwsza jest, ruch malutki. Super, super, dobra klasa się będzie. To nic, lecimy dalej z timelapsem. Thank you.
dobra, dość tych ujęć w zwolnionym tempie, dość tych timelapsów. Trzeba będzie to zakończyć, bo jesteśmy praktycznie w Göteborgu. Zostało na miejsce jakieś 20-25 minut. Nie wiem, przez 10 minut jeszcze. Tak, jak będzie, to będzie wszystko. Zaraz będziemy po Astrid Zaleki, jesteśmy w Bólnym dalej.
Andryconi napisali. Hitler, Paw, Funken, Jarna, Brotto, Soma. Thank you.
jest śnieg. Tak, jest już dobrze widać. Ale to będzie mieście wszystko oświetlone. Ale warunki były paskudne do jazdy. Ciężko patrzeć przed siebie i nagrywać w lewo. Dobra, no to dzięki za kolejną część, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, kto nie zasubskrybował, niech zasubskrybuje, łapka w górę. Piszcie komentarze, komentarze są fajne, komentarze są najlepsze z tego wszystkiego. A my jedziemy na miejsce dalej. Dzięki bardzo, trzymajcie się.